Squire 40 Anniversary Series, czyli Squire na 40. rocznicę marki. Chyba najbardziej dopasiony, najlepiej wyglądający, taki high-endowy, typu coś a la Custom Shop. Squire w historii, na wysoki połysk, pięknie wykonany. Pozłacane tajle, cały hardware, klucze typu vintage. Piękne tutaj, z ciemniejszego drzewa dookoła. Regulacji pręta, jak widać, masa perłowa, kwadraty z masy perłowej, binding, co ciekawe, binding, taki high-end binding dookoła gryfu, idealnie, perfekcyjnie nabite progi, idealnie zaoblone, naprawdę no, super nabite, totalnie niewyczuwane ręką podczas gry. Ameliniowa, bo się na to jakoś tam anodowana, czy nie wiem dokładnie. W każdym razie aluminiowa płytka, złota, kick-upy, Fender Design, Alnico, brzmienie typu vintage, fajne sekcje mostka typu vintage z logo Squire'a. Korpus piękny, naprawdę piękny. No, wygląda to jak custom shop. Korpus jest normalnej oczywiście grubości jak w Fenderze, nie żadne tam cieńsze jak w tych tanich Squire'ach. Naprawdę bardzo ładna gitara. Z tyłu to wygląda tak. Jest to fabrycznie nowy egzemplarz. Oczywiście po moich korektach, bo one po wyjęciu z pudełka mają bardzo wysoką akcję strun. Siodełko trzeba obniżyć. Do tego akcję, menzurę ustawić, bo tu jest nic nie ustawione, jak to fabrycznie przychodzi. Piękna ta płytka tutaj na 40. rocznicę Squire'a. Bardzo ładnie wykonana, nawet ta, to też jest ważne. W niektórych Fenderach nawet otwory się nie pokrywają z tym, co jest w płytce, z tym, co jest tam w mostku. Tutaj się pokrywa to idealnie.
Yeah.